Druga Księga Królewska, rozdział 9. Lecz prorok Elizeusz przywołał jednego z uczniów prorockich i rzekł do niego: Przepasz swoje biodra i weź z sobą ten dzban z olejem i zajdź do Ramot Gileackiego. Gdy tam przybędziesz, rozejrzyj się za Jehu, synem Jehoszafata, syna Nimszego. Zajdź do niego i wyprowadź go z grona jego towarzyszy i przeprowadź go poprzez izby. Potem weź dzban z olejem i wylej na jego głowę i powiedz: Tak mówi Pan, namaściłem cię na króla izraelskiego. Potem otwórz drzwi i niezwłocznie umykaj. Izrael coraz bardziej pogrążał się w odstępstwie. Panował nad nim król, który czcił Baala. Ponosił Izrael klęski, tracił terytorium i w końcu Bóg polecił Elizeuszowi naznaczyć nowego króla, a Elizeusz zlecił to zadanie jednemu ze swoich uczniów. Poszedł więc ten młodzieniec, sługa proroka, do Ramot Gileackiego. A gdy tam przybył, oto przebywali tam właśnie dowódcy wojska i rzekł: Mam z tobą porozmawiać, wodzu. A Jehu rzekł: Z kim z nas wszystkich? A on na to: Z tobą, wodzu. Człowiek wybrany na króla Izraela, Jehu, był jednym z dowódców wojska izraelskiego. Wstał więc i wszedł do gmachu. Wtedy wylał olej na jego głowę i rzekł do niego: Tak mówi Pan, Bóg Izraela. Namaściłem cię na króla nad ludem Pana, nad Izraelem. Wytępisz ród Achaba, twego pana, i tak pomszczę na Izebel krew moich sług, proroków, i krew wszystkich czcicieli Pana. I zginie cały ród Achaba, bo wytracę u Achaba wszystkich męskich potomków, zarówno niewolnych, jak i wolnych w Izraelu. I uczynię z domem Achaba, jak z domem Jeroboama, syna Nebata, oraz z domem Baaszy, syna Achiasza. Izebel zaś pożrą psy na polu w Jezreel i nikt jej nie pogrzebie. Potem otworzył drzwi i uciekł. Uczeń Elizeusza powiedział Jehu, czego Bóg chce od niego jako króla. Miał wytępić cały ród Achaba, tak jak ten ród tępił tych, którzy wierzyli w prawdziwego Boga. Szczególnie miał pomścić tych wierzących poprzez zabicie Izebel, żony Achaba, która ciągle jeszcze żyła. A gdy Jehu wyszedł do dostojników swego pana, zapytano go: Czy wszystko w porządku? Po co ten szaleniec przyszedł do ciebie? A on im odpowiedział: Wiecie wszak, kto to jest i co mówi. Jehu nie chciał powiedzieć innym dowódcom, co się stało. Wolał zbywać ich półsłówkami nic nieznaczącymi. A oni na to: Nieprawda, powiedzże nam. Wtedy on rzekł: Tak a tak powiedział do mnie, tak mówi Pan. Namaściłem cię na króla nad Izraelem. Wtedy oni szybko zdjęli swoje szaty i podłożyli je pod niego na samych stopniach, zadali w trąby i zawołali: Jehu jest królem. Koledzy Jehu wyczuli, że kręci. Wezwali go do tego, żeby powiedział, co się tak naprawdę stało, co naprawdę uczeń prorocki mu powiedział, a kiedy się dowiedzieli, stanęli po jego stronie. Uznali go za nowego władcę. W ten sposób Jehu, syn Jehoszafata, syna Nimszego, uknął spisek przeciwko Joramowi. Joram zaś wraz z całym Izraelem pilnował jeszcze wtedy Ramot Gileackiego przeciwko Hazaelowi, królowi Aramu. Następnie jednak król Jehoram wycofał się, aby się leczyć w Jezreel z ran, jakie mu zadali Aramejczycy, gdy prowadził wojnę z Hazaelem, królem Aramu. Jehu zaś powiedział:
Jeżeli się na to zgadzacie, to niechaj żaden uchodźca nie wymknie się z miasta, aby pójść z tą wieścią do Jezreel. Jehu wiedział, że ma okazję usunąć Jorama, bo ten jest ranny i leczy się w Jezreel, ale wiedział też, że musi działać szybko, póki wieść o tym, że ogłosił się królem, nie dotrze do niego. Po czym Jehu wsiadł na Rydwan i pojechał do Jezreel. Tam bowiem leżał Joram, a Ahazjasz zaś, król judzki, zjechał tam, aby odwiedzić Jorama. Gdy tedy strażnik stojący na wieży w Jezreel dostrzegł poczet Jehu, który nadciągał, dał znać: widzę nadciągający poczet. Jehoram wydał polecenie: wyznacz jeźdźca i wyślij go naprzeciw nich i niech się zapyta, czy przyjeżdżają w pokojowych zamiarach. Joram nie zaniedbał ochrony, także straże powiadomiły go, że ktoś przyjeżdża, i Joram wysłał człowieka, który miał się dowiedzieć, kto to jest i z jakimi zamiarami przychodzi. Wyjechał więc jeździec na koniu naprzeciw niego i rzekł: tak mówi król, czy przybywacie w pokojowych zamiarach? Na to Jehu odpowiedział: co cię obchodzi, czy w pokojowych zamiarach przychodzę? Zawróć i jedź za mną. Więc strażnik doniósł: posłaniec do nich dojechał, ale nie wraca. No, Jehu nie powiedział, jakie ma zamiary, ale też nie okłamał strażnika. Wtedy wysłał drugiego jeźdźca, a gdy ten dojechał do nich, zapytał się: czy przybywacie w pokojowych zamiarach? A Jehu odpowiedział: co cię obchodzi, czy w pokojowych zamiarach przychodzę? Zawróć i jedź za mną. I strażnik doniósł. Dojechał aż do nich, ale nie wraca. Sposób zaś jazdy jest taki jak u Jehu, syna Nimszego, gdyż jedzie jak szalony. A także drugi strażnik niczego się od Jehu nie dowiedział, ale obserwator poznał go. Widać było, że to jest człowiek zdecydowany, odważny i szybko działający. Wtedy Jehoram rozkazał: zaprzęgaj. I zaprzężono do jego rydwanu i wyjechali Jehoram, król izraelski, i Ahazjasz, król judzki, każdy w swoim rydwanie. Wyjechali naprzeciw Jehu i spotkali się z nim przy polu Nabota Jezreelczyka. Gdy tedy Jehoram zobaczył Jehu, zapytał: czy przybywasz w pokojowych zamiarach? A on odpowiedział: co znaczy, czy w pokojowych zamiarach, skoro dotąd trwają sprośności Izebel, twojej matki, i liczne jej gusła? Wtedy Jehoram zawrócił i zaczął uciekać, wołając na Ahazjasza: zdrada Ahazjaszu! A w końcu sam król izraelski wraz z królem judzkim wyjechali naprzeciw Jehu i wtedy dopiero Jehu im oznajmił, że zamierza oczyścić Izrael z tego zła, które Joram i Izebel sprowadzili na cały kraj, a Jehoram zaczął uciekać. A wtedy Jehu wziął w rękę swój łuk i trafił Jehorama w sam środek pleców, tak iż strzała przeszyła mu serce, on zaś osunął się w głąb swego rydwanu. Potem Jehu rzekł do Bidkara, swojego adiutanta: weź go i rzuć na działkę pola Nabota Jezreelczyka. Przypomnij bowiem sobie, gdyśmy obaj, ja i ty, jechali tuż obok siebie za Achabem, jego ojcem, wtedy Pan wydał na niego ten wyrok. Jehu zabił Jehorama i kazał go rzucić na pole Nabota Jezreelczyka. Najwidoczniej, kiedy Achab obejmował te winnice w swoje posiadanie i Eliasz przemówił do niego, to Jehu był wśród świty Achaba i słyszał, co Eliasz do niego mówi, i postanowił to wypełnić. Jehu zapamiętał, że
Eliasz mówił o tym polu i kazał rzucić Jehorama właśnie na to miejsce. Zaiste, krew Nabota i krew jego synów, którą widziałem wczoraj, mówi Pan, odpłacę ci na tym polu według słowa Pana. Gdy to zobaczył Achazjasz, król judzki, zaczął uciekać w stronę Bet-Haggan. Jehu jednak rzucił się za nim w pościg, wołając: również tego ubijcie. I raniono go na Rydwanie, na wzniesieniu gór, które jest przy Ibleam. Uciekł on do Megiddo i tam umarł. Także król judzki, który był mocno związany z królem izraelskim, który przejmował od niego i sposób postępowania, i wiarę, został zabity. Wtedy jego słudzy przywieźli go na Rydwanie do Jeruzalemu i pochowali go w jego grobie obok jego ojców w mieście Dawida. A ten Achazjasz objął władzę królewską nad Judą w 11 roku panowania Jehorama, syna Achaba. Achazjasz panował tylko jeden rok. Bóg nie pozwolił mu, żeby dłużej psuł państwo i naród. Jehu zaś przybył do Jezreel. Gdy dowiedziała się o tym Izabel, podbarwiła szminką swoje oczy, upiększyła sobie głowę i wyglądała przez okno. No, Izabel wiedziała, że Jehu chce ją zabić. Próbowała go w jakiś sposób oczarować. A gdy Jehu wjechał do bramy, zapytała: czy masz się dobrze, Zimri, morderco swego pana? Przypomniała mu też los Zimriego, który zabił króla izraelskiego, ale sam został zabity w tydzień potem. On zaś, zwróciwszy się twarzą ku oknu, zawołał: kto ze mną trzyma, kto? Wtedy wyjrzeli ku niemu dwaj czy trzej eunuchowie. On zawołał: zrzućcie ją. Wtedy oni ją zrzucili, a jej krew obryzgała ścianę i konie, które ją stratowały. Jehu nie dał się zbić z tropu. Nakazał ludziom, którzy chcieli mu być posłuszni, żeby zabili Izabel, i znalazło się kilku takich, którzy to zrobili. On zaś wszedł, a najadłszy i napiwszy się, powiedział: rozejrzyjcie się za tą przeklętą i pochowajcie ją, wszak to córka królewska. Jednak mimo wszystko Jehu chciał, żeby Izabel została pochowana jak królowa. A gdy poszli, aby ją pochować, znaleźli z niej tylko czaszkę, nogi i dłonie. Powrócili więc i donieśli mu o tym, a on rzekł: to jest spełnienie słowa pańskiego, które wypowiedział przez swego sługę Eliasza Tiszbite tej treści. Znowu Jehu sobie przypomniał, co mówił Eliasz, i przekonał się, że jego proroctwo się spełniło. Na polu jezreelskim psy pożrą ciało Izabel, a zwłoki Izabel będą jak gnój na powierzchni roli, na działce w Jezreel, tak iż nie powiedzą już: to jest Izabel. Tutaj jest pewna gra słów, bo bel to po hebrajsku gnój. To ciało Izabel stało się gnojem. Bóg sprawił, że właśnie w taki niesławny sposób zakończyła życie. Jej koniec był jakby zawarty w jej imieniu. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam,
gdzie ziemię obiecaną daje ci Pan. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemia obiecana jest. Wyruszył kiedyś tam Abram ze swego Urchaldejskiego. Powiedział, że przyszedł taki czas i usłyszał. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemię obiecaną daje ci Pan. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemia obiecana jest. Już czekasz tyle lat, by zacząć z Bogiem żyć prawdziwie. Bo wierzysz, bo wierzysz, bo wierzysz, że przyjdzie taki czas i usłyszysz. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemię obiecaną daje ci Pan. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemia obiecana jest. Już stracisz życia sens, masz dość świata ludzi, samego siebie. Lecz uwierz, lecz uwierz, lecz uwierz, że przyszedł taki czas i usłyszysz. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemię obiecaną daje ci Pan. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemia obiecana jest. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemię obiecaną daje ci Pan. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemia obiecana jest.